i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu U Sawickich. Podcastu, który opowiada o szeroko rozumianej edukacji. Edukacji, która może wyglądać troszkę inaczej. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy spotkać się, chcieliśmy porozmawiać z Mateuszem Zabłockim. Z Mateuszem i porozmawiać z nim o tym, jak zostać. No, jak zostać przewodnikiem wysokogórskim. Rozmawialiśmy niedawno o tym, jak zostać księdzem, jak zostać osobą, która uczy w szkole, jak sobie radzić z różnymi rzeczami, a że mówimy o edukacji, która wygląda trochę inaczej i nie jest typowo akademicką, uniwersytecką wiedzą czy stopniami naukowymi. Interesują nas jakby zawody, które są związane z pewnymi marzeniami, pasjami, ale droga do nich przebiega trochę w inny sposób. I w jaki, i z czym się wiąże, chcielibyśmy dzisiaj pogadać z tobą, Mateuszu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Mateuszu, powiedz mi, ty, jak muszę powiedzieć tak, no dobrze, myślisz o tym, żeby być przewodnikiem wysokogórskim, ale jak można powiedzieć tu i teraz, to kim jesteś? Co robisz? Tu i teraz robię bardzo wiele rzeczy tak naprawdę. Bo jak wiesz, prowadzę Open Space w Bielsku i klasę LED, ale rzeczywiście drugą częścią mojego życia, tą poza pracą w szkole i z uczniami z edukacji domowej, to jest to wszystko, co robię w związku z górami, czyli staram się jak najwięcej wspinać, jeździć na nartach, przebywać w górach i jakoś tam też na tym polu się rozwijać. Od razu chcę zaznaczyć, że ja przewodnikiem jeszcze nie jestem, tylko jestem na etapie próby dostania się na kurs dopiero, a sam kurs to jest duże wyzwanie, bo trwa kilka lat i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę cała ta droga dopiero przede mną. Ale no, mogę o tym opowiedzieć jakoś z perspektywy osoby, która zamierza tak naprawdę wejść na tą drogę. No tak, ale wiele rzeczy, które robisz, przede wszystkim, a nie mówisz, że robisz, tylko robisz, bo widzimy, jesteśmy z tobą bardzo blisko, jakby wyraźnie kieruje cię w tą stronę, ale jakby naszym słuchaczom jakby tak opowiedzieć o jakby początkach takiej drogi, to zawsze jest jakaś taka iskra, jakiś błysk, kiedy myślisz sobie, wow, załóżmy, nie wiem, żagle, to jest ta przestrzeń, w którym żyć, chciałbym żyć. U ciebie, kiedy nastąpił taki moment, kiedy mówisz o góry, przewodnictwo, coś takiego, to jest moje życie, kiedy no to nastąpiło? To zabrzmi jak nieprawda, ale naprawdę tak było, że jak byłem w drugiej klasie podstawówki i przyszedłem z tatą na przygotowanie do pierwszej komunii, które było wieczorem, to akurat dowiedziałem się, że w telewizji będzie film K2 i poprosiłem mamę, żeby mi nagrała na wideo. Aha. Mama to zrobiła. I potem obejrzałem ten film, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że 40 razy. Oglądałem go po prostu kilka razy w tygodniu, ten film, ciągle i na okrągło. I to był chyba taki moment, kiedy nie wiem, czy stwierdziłem, że chcę być koniecznie przewodnikiem, ale stwierdziłem wtedy, że na pewno chcę się wspinać. Miałem wtedy jakieś 8 lat pewnie. Ale nie dobra. A potem, w ogóle to śmieszne, bo wczoraj o tym myślałem, że też takim drugim bodźcem była taka książka Reinholda Messnera, Na koniec świata, którą kupiła mi babcia. Jak miałem, nie wiem, 10 lat czy 8. I to, myślę, że ta książka też miała na to duży wpływ, ale zabawne jest to, że nigdy jej nie przeczytałem tak naprawdę. To znaczy, ja ją zacząłem czytać, ale no nie byłem jakimś specjalnie gorliwym czytelnikiem w wieku 8 czy 10 lat, ale pamiętam, że miałem ją na półce i mam ją do tej pory na półce i oglądałem zdjęcia w tej książce i to też jakoś było dla mnie mocno inspirujące, więc jeżeli mogę tak daleko sięgnąć pamięcią, no to był chyba ten moment, kiedy zrozumiałem, że tak, chciałbym się wspinać w górach. Ale słuchaj, ale to jest niezwykłe, co mówisz, ale nie masz wrażenia, co to jest pasjonujące, że w naszym życiu rzeczy, które czasem mają wpływ na pozostałą część życia, dzieją się taki bardzo skokowo i w taki bardzo nieprzewidziany sposób, tak jak ty mówisz. Film K2, książka, jakieś zdjęcia w niej, nie? To jest niesamowite. Tak, tak. Znaczy ja myślę, że moja mama, gdyby wiedziała, do czego to doprowadzi, to może by nie nagrała tego filmu na wideo. Ale powiedz mi, dobra, ale to wydarzyło się wtedy i ty żyłeś tą myślą jakoś, a kiedy nastąpił moment, kiedy tak pierwszy raz tak wstąpiłeś na tą ścieżkę, zacząłeś, tak, poczułeś, że wreszcie znalazłeś się w tym żywiole, który kochałeś? No, to było tak, że ja tak naprawdę nie zacząłem się wspinać jakoś bardzo, bardzo wcześnie. To znaczy ja się wspinałem w gimnazjum i w podstawówce, ale jakoś tak od czasu do czasu, dosyć rzadko w zasadzie. A dopiero pod koniec liceum zacząłem jakoś tak w to więcej czasu i zapału inwestować. Już nie tylko czytałem o tym gazety i książki, ale rzeczywiście zacząłem starać się wspinać tak dużo jak mogłem, mieszkając w Warszawie, nie mając samochodu i tak dalej.
zacząłem się wspinać w górach, jakoś miałem, nie wiem, 20 lat pewnie, czyli kilkanaście lat temu już. I wtedy zacząłem, nie wiem, czy już wtedy myśleć o tym, że chciałbym być przewodnikiem. Wtedy na pewno myślałem, że chciałbym być instruktorem i pracować nie tylko na ściance sztucznej, ale też w skałkach i w górach i iść w tę stronę. No i jakoś tak coraz bardziej się w to angażowałem. To też jest tak, że różne fajne okazje się pojawiały. To znaczy, co jakiś czas ktoś dzwonił i miał propozycję jakiegoś fajnego wyjazdu, jakiejś wyprawy. Ale można powiedzieć, że parę lat spędziłeś na takim śledzeniu, czytałeś, oglądałeś, przysłuchiwałeś się temu, co się dzieje, a dopiero w momencie, kiedy takie wchodzenie w taki wiek takiej wczesnej męskości, ruszasz w górę. Chyba tak. To znaczy wcześniej cały czas w swojej głowie byłem tym przyszłym spinaczem i robiłem jakieś rzeczy typu nacieranie rąk śniegiem, żeby się hartować. Czyli miałeś coś takiego, że cały czas ten przyszły spinacz, tak. No i miałem 10 lat i robiłem sobie czekany z patyków i wchodziłem na jakieś murki i tak dalej, tylko że to wszystko była taka totalna zabawa. A powiedz mi, ja jestem ciekawy, czy rodzice dostrzegali to i rozmawiali z tobą o tej twojej pasji czy zainteresowań? Myślę, że tak, bo wiem, jakie prezenty dostawałem na przykład. Mój tata się w ogóle wspinał, więc jakoś tam w domu było i były te książki górskie w domu i co prawda on już wtedy nie był aktywnym wspinaczem, no ale cały czas gdzieś ten temat w domu istniał. I oni mnie w tym jakoś tam wspierali, ale też nie mogę powiedzieć, żebym bardzo jakoś tak otwarcie opowiadał o tym, że ja koniecznie chcę się wspinać w górach. I w ogóle wtedy myślałem, że będę pewnie jak każdy młody człowiek, który zaczyna jakąś tam swoją drogę w jakimś kierunku, wydaje mu się, że prawda będzie najlepszy tutaj, że albo dostanie Nobla, albo nie wiem, no wiadomo, tak, że będzie wybitny. No więc mi też się oczywiście tak wydawało, co wiadomo, że zostało potem zweryfikowane. W każdym razie miałem jakieś tam swoje marzenia związane z tymi górami, z których niespecjalnie rodzicom się zwierzałem, bo wiedziałem, że jak im, tak się spodziewałem, że jak może im zacznę opowiadać o tym, prawda, zimowym K2, które zdobędę solo bez tlenu, nową drogą i najlepiej non stop, to może nie będą chcieli mi kupić uprzęży, albo zapisać na kurs naukowy. Tak, więc niespecjalnie o tym opowiadałem. A powiedz mi, a takie twoje pierwsze zderzenie z górą? Takie spotkanie z górą, żeby się spiąć, żeby... No tak naprawdę to dopiero kurs tatrzański. Bo ja wcześniej chodziłem turystycznie po górach z rodzicami, ale bardzo niewiele. Więc wspinaczkowe zderzenie z górą to tak naprawdę dopiero... No nie mówię o skałkach, bo byłem na kursie skałkowym i jeździłem w skałki jakoś tam potem samodzielnie, ale w Tatrach i tak dalej to się wspinałem pierwszy raz w życiu na kursie tatrzańskim. To było dla mnie w ogóle wielkim przeżyciem, mimo że wiadomo, że na takim kursie te drogi, które się robi, nie są super trudne i jest to wszystko pod okiem instruktora, ale to była duża bardzo przygoda i jakiś taki moment przełomowy, myślę. A sobie powiedz mi, mówisz cały czas o spinaczce, że K2, wejście zimowe, bez tlenu, non stop, a jednocześnie mówimy o tym, że jakby twoim jakby celem, pewnym jakby takim kompetencyjnym wiedzy i kwalifikacji jest bycie przewodnikiem wysokogórskim. Czy to jest to samo, co takie kompetencje wspinaczkowe, czy nie? Czy przewodnik wysokogórski, co potrafi, co może zrobić przewodnik wysokogórski? Aha, mogę o tym opowiedzieć tylko, jak mi się wydaje, ponieważ nim nie jestem. Wiem, czego nie wiem, no więc przewodnik wysokogórski to jest osoba, która ma uprawnienia do wszelkie niezbędne kompetencje do tego, żeby prowadzić mniej doświadczonych ludzi w góry. Przy czym to mogą być wycieczki narciarskie, mogą być wycieczki po lodowcach, wejście nie wiem, na Mont Blanc czy na wyższe góry, ale też może to być wspinanie. Są klienci, którzy po prostu potrafią się wspinać, ale z jakiegoś powodu nie chcą czy nie mogą być samodzielnymi wspinaczami, w związku z tym wolą skorzystać z wiedzy, doświadczenia i wsparcia kogoś bardziej doświadczonego, czyli właśnie przewodnika. Czyli to jest osoba, która po prostu potrafi w różnych sytuacjach w górach poruszać się i również zapewnić maksymalne możliwe bezpieczeństwo swojemu, no nie wiem, klient to jest słowo, którego nie lubię, więc powiedziałbym bardziej podopiecznemu. Oczywiście zaznaczając, że nie da się zapewnić pełnego bezpieczeństwa, to znaczy poruszanie się po górach zawsze jest jakoś tam niebezpieczne, no ale to jest osoba, która potrafi zminimalizować to ryzyko, ocenić warunki, wybrać odpowiedni cel. Z tego co mówisz, to te kompetencje są takie bardzo wszechstronne, to znaczy od takich zimowych, narciarskich, wspinaczkowych, wędrówkowych, fizycznych. Czy ta, w jakiejś mierze, można tak powiedzieć takim językiem trochę młodzieżowym, ta różnorodność cię kręci? Bo możesz powiedzieć tak, nie, kocham wspinaczkę, interesują mnie tylko wspinaczko wysokogórskie,
nic innego. A tu jednak jakby to jest dosyć szeroki zakres tych działań i umiejętności. Czy to jest związane z tym, że chciałbyś prowadzić grupy w różne góry? Czy że chciałbyś sam mieć kompetencje, które pozwalają ci w różnych warunkach, w różnych górach być? Co w tym wszystkim powoduje jakby chęć tego kursu? To jest oczywiście trudne pytanie i trudno przed samym sobą na nie odpowiedzieć, bo z jednej strony oczywiście myślę sobie, że to musi być super działać z sympatycznymi ludźmi w fajnych górach i jeszcze być w tym momencie w pracy. To znaczy, no, trzeba jasno powiedzieć, że to jest zawód. To jest coś zupełnie innego niż samodzielne wspinanie dla siebie po celach, które są dla mnie interesujące, czy jazda na nartach, nie wiem, z przyjaciółmi, to na pewno coś innego niż prowadzenie wycieczki jakichś osób, które w górach są być może pierwszy raz. Ale myślę, że to jest i tak super sposób po prostu spędzania czasu w pracy, znaczy bycie w górach i pokazywanie osobom, które nigdy tam nie były, tych miejsc, w których by się z ciebie nie znalazły. Myślę, że tak sobie wyobrażam, że to dla przewodnika jest no, zajęciem, które wykonuje bardzo często, tak? I bywa w tych miejscach często i one już pewnie nie robią na nim aż takiego wrażenia. To widzi ludzi, których wprowadził w miejsce, w którym by się nigdy nie znalazły, i ci ludzie, tak jak słyszałem od osób, które już tak pracują, są naprawdę zachwycone, że naprawdę czują, że są w miejscu wyjątkowym i że coś osiągnęły. I myślę, że to jest fajne uczucie móc to komuś umożliwić. Więc to jest jedna rzecz i jakaś tam motywacja, ale z drugiej strony oczywiście, że bardzo trudno jest przed samym sobą powiedzieć, czy aby nie jest trochę tak, że ja bym chciał być tym przewodnikiem, no bo to jest takie super, nie? No kurczę, przewodnik wysokogórski, no prawie jak strażak, albo coś takiego. A powiedz mi, czy taki kurs można skończyć w Polsce, czy są organizowane takie kursy w Polsce, czy musisz za granicą gdzieś to kończyć? To jest tak, że jest Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich, które organizuje raz na kilka lat zwykle nabór. Trzeba zdać egzaminy, mieć odpowiedni wykaz przejść wspinaczkowych, doświadczenie na narty skiturowych, zdać egzamin do wspinaczki skalnej, lodowej i egzamin narciarski. Przepraszam bardzo, żeby się dostać na kurs. Tak, tak, tak. To wszystko, żeby się dostać na kurs. Jak już się na ten kurs dostanie, no to on się odbywa, on jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich i odbywa się w znacznej części w Polsce, ale też duża część zajęć odbywa się w Alpach, no bo oczywiście są zajęcia na lodowcu i część egzaminów później, już w trakcie kursu, bo też szereg egzaminów trzeba zdać w połowie kursu i pod sam koniec. Dużo tych rzeczy odbywa się w różnych miejscach w Europie. Trochę w Skandynawii, trochę w Alpach, francuskich, szwajcarskich. Ale z tego co opisałeś, to sam zestaw jakby kompetencji, które musisz wykazać w momencie, kiedy chcesz dostać się na kurs, jest dla niektórych sam sobie celem. Dostałem się na kurs, a później mogę go już nie kończyć. Ale generalnie te wymagania wstępne są dosyć wysokie. W sensie takiej sprawności, One są znajomości tematu, nie? One nie są ekstremalnie wysokie. To nie jest tak, że trzeba być wybitnym sportowcem, na przykład, żeby się dostać, że wybitnym narciarzem, wybitnym wspinaczem. Nie, tak to nie. Ale trzeba rzeczywiście być kompetentnym narciarzem, kompetentnym spinaczem, o dużym doświadczeniu, takim, który w powiedzmy dość trudnym terenie, ale zupełnie nie ekstremalnym, ale dość trudnym terenie wspinaczkowym porusza się sprawnie. Czyli szybko, bezpiecznie, bez zawahania, potrafi się asekurować, nie robi błędów, ale właśnie sprawnie, czyli to nie może być tak, że pokonuje drogę godzinę, no, tylko no, widać, że ma doświadczenie, że ktoś pokonał kilometry w skalę. A powiedz mi, ile, i mówisz, że taki kurs, no, z racji tych etapów różnych, w których on się odbywa, może trwać kilka lat. Tak, no musi trwać kilka musi lat. Trwać kilka lat. A powiedz mi, czy dużo, zorientujesz się, czy dużo ludzi w Polsce ma uprawnienia przewodnika wysokogórskiego? Nie rzucę żadną konkretną liczbą. Rzędu trzech, czy bardziej trzech? Nie, bardziej rzędu 50. 30. Jasne. Ale nie wiem, no to jest oczywiście do sprawdzenia, nie wiem jak to dokładnie liczba. To jest tak, że te kursy odbywają się co kilka lat, jak się zbierze grupa to są w zasadzie chyba minimum 3 osoby. Aha. Na ostatnim kursie jest tych osób, tym, który teraz już jest zaawansowany i niebawem się skończy, jest osób chyba 7, tak mi się wydaje. Jasne. Czy 6 może. Czyli generalnie, tak jak ty mówiłeś o tym takim odpadaniu sobie na pytanie, dlaczego to robię,
to siłą rzeczy, jakkolwiek sobie nie odpowiesz, dlaczego to robisz, to wiesz, że znajdziesz się w pewnej elitarnej grupie osób, które mają pewien zestaw kompetencji ocenionych przez grono doświadczonych ludzi, pozwalających na to, żeby takie grupy w wysokie góry prowadzić. No tak, tylko myślę, że to nie jest klucz, którym się staram posługiwać, bo wiadomo, że w każdej elitarnej grupie, jeżeli w ogóle ona jest elitarna jakkolwiek, no ale jeżeli już tak przyjmiemy, że jest, no bo to jest rzeczywiście poważny kurs, trudny i tak dalej, trzeba się zaangażować. Wiadomo, że są przewodnicy, którzy są, krótko mówiąc, dobrzy, bardzo dobrymi przewodnikami i są pewnie słabsi. Znaczy średni poziom jest bardzo wysoki na pewno. Ale no, nie chciałbym uciec przed takim myśleniem, że prawda, oto no, mam aspiracje, żeby się dostać na kurs, który mnie wprowadzi do jakiegoś elitarnego grona. No bo to wydaje mi się może grozić taką postawą, że jak już się tam dostanę, no to już jestem, prawda, już jest dobrze. A to tak nie jest, bo to jest coś, czym, no tak jak w każdej dziedzinie, w której chcesz być dobry, po prostu musisz się doskonalić i nie myśleć o tym tak, że trafiłeś do jakiegoś zakonu rycerskiego, prawda, i teraz jesteś bardzo szlachetny. No tak, ale generalnie jest tak, że jeżeli idziesz do zakonu rycerskiego, tak jakby, albo inaczej, wydaje mi się, że kiedyś szło do zakonu rycerskiego, to miałeś pewną misję. Mhm. Czy tą pannę zwaną damą, prawda, dla której coś, czy coś innego, czy jakieś inne powody. A jak często z tobą rozmawiam o górach, bardzo dużo jest jakby takiego myślenia, takiego poetyckiego o górach. Czy powiedz mi, czy w jakiejś mierze ten sposób twojego współodczuwania gór, to postrzegania ich i tych rzeczy w ogóle, które robicie razem z Małgosią, z twoją żoną w górach, jakby myślisz, że chciałbyś przełożyć trochę na twoje działanie, gdyby ci się udało już zostać tym przewodnikiem wysokogórskim? Mhm. Czy tylko zapewniasz im bezpieczeństwo i chcesz, żeby doszli? Czy także lubisz przekazywać im jeszcze coś innego związaną z byciem w górach? Zdecydowanie. Znaczy, ja do tej pory mam doświadczenie tylko tak naprawdę z pracy instruktorskiej i to głównie na ściance wspinaczkowej, bo w skałach pracowałem trochę, ale wcale nie jakoś dużo. Ale tak, to jest dla mnie ważny element, żeby im przekazać część tego, co ja myślę o tym wspinaniu i wiem, że to jest, tak jak powiedziałeś, może trochę romantyczne i może jestem trochę pięknym duchem i wiem, że mnóstwo wspinaczy tego nie podziela i w ogóle inaczej o tym myśli, ale ja tak o tym myślę i nie zamierzam tego ukrywać i chciałbym osobom, z którymi być może kiedyś tam będę pracował, też móc o tym powiedzieć i tak im o tym opowiadać, bo to jest po prostu coś, w co wierzę i co jest dla mnie ważne i absolutnie szanuję to, że inni mają inaczej i inni traktują górę jako, nie wiem, miejsce do bicia rekordów i tym podobne i to jest super w ogóle, to jest fajna filozofia, tyle, że nie moja i tak jak oni pewnie chętnie opowiadają o swojej, to ja chętnie bym opowiadał o swojej i wydaje mi się, że to jest dobre, że tak należy postępować, to znaczy mówić, no nie wiem, no być szczerym po prostu, tak, i mówić to, a jeżeli co mówisz, się myśli. Niektórzy tak, niektórzy tak, a jeżeli miałbyś powiedzieć, co może by też ułatwiło trochę osobom słuchającym podcastu, jaki jest twój taki brand, albo taka osoba, do której ci jest blisko, jeżeli chodzi o postrzeganie gór? Wiesz co? No ja chyba nie mam takiej jednej osoby, o której mógłbym powiedzieć, no to może kiedyś, chciałbym się jakoś, nie wiem, czy to wzorować, czy... Ale blisko mi jest do, albo gdy ten ktoś opisuje góry, to jest to bliski sposób, który postrzegania przez... No dobra, okej, więc tak jak sobie czytam to, co pisze Kurtyka na przykład, Wojtek Kurtyka, no to jest mi to bliskie i jakoś to podziwiam i nie jest tak, że podzielam w pełni i to nie jest tak, że ja nie wiem, się w 100% pod tym podpisał, ale na pewno jest to jakiś grubsza ten kierunek. Aha. To, co mówi Piotr Korczak, szalony, jest mi znacznie dalsze. Mhm. I też go rozumiem i fajne rzeczy mówi często i niektóre mi się podobają, ale to zupełnie nie jest to, jak ja myślę o wspinaniu. O wspinaniu, czy w ogóle o przebywaniu w górach, tak? Bo to nie musi być pokonywanie jakichś dużych trudności. To często jest fajnie, jak się robi łatwą drogę wspinaczkową w słońcu i to też jest ważne, no, i jest miło. Wcale nie musi być strasznie, ani przerażająco, ani poważnie. Więc tak, znaczy jakby ja już się wyzbyłem tej myśli, że będę tutaj, prawda, drugim Kurtyką czy Kukuczką i zdobędę jakieś niezdobyte ściany w Himalajach. W ogóle mi nie o to chodzi, więc i cieszę się z tego, że się z tego wyzbyłem, bo już nie muszę jakoś się z tym zmagać, tylko mam jakieś tam swoje ambicje oczywiście i marzenia wspinaczkowe i narciarskie i tak dalej. Ale
no nie wiem, jakoś tak już nie mam takiego przekonania, jak miałem, jak byłem młodszy, że muszę z kimś rywalizować, czy coś takiego. Albo jeżeli mam to w sobie, to w coraz mniejszym stopniu i myślę, że to fajnie. W kursie, o którym mówisz, bardzo lubię te słowo przewodnik. Mhm. Przewodnik wysokogórski, bo to oznacza, że jakby bierzesz odpowiedzialność za jakąś ekipę i on, tak jak o nie powiedziałeś, wprowadzasz w miejsca, w których oni sami by nie doszli i lubisz to uczucie, kiedy sobie wyobrażasz, że ktoś byłby zachwycony w miejsce, do którego dotarł, mhm. i cieszysz się, że mogłeś mu to dostarczyć, prawda? Mhm. Czy doświadczyłeś już sam kiedyś teraz w życiu, że prowadziłeś gdzieś ludzi, młodych, starszych, pojedynczą osobę w jakieś miejsce, które w jakiś sposób dla Ciebie było ważne, piękne, zaczarowane i cieszyłeś się jego radością, że on to widzi? Chyba jakimś tam sensie na to polega praca, tę, którą teraz. Moje prowadzenie open space, krótko mówiąc, i LED-u, to znaczy to jest praca z młodymi ludźmi, która polega na tym, że razem odkrywamy różne dziedziny, nie wiem, literackie, filmowe, naukowe, dyskutujemy dużo i tak dalej i uczymy się nawzajem. Jakby na siłą rzeczy, ponieważ ja jestem od uczniów trochę starszy i nie wiem, pewnie mam trochę większe doświadczenie, no to no trochę jest taka moja rola, żeby być, no nie wiem, czy tutaj słowo przewodnik pasuje, ale żeby ich inspirować w jakiś sposób. I widzę, jak oni się po prostu zmieniają, jak się rozwijają. I oczywiście jest to ich zasługa, że tak się rozwijają i zmieniają, ale wydaje mi się, że jakiś tam pewnie udział w tym może mam. Więc myślę, że w tym sensie to jest podobne uczucie, tak? Że z kimś pracujesz i widzisz, że ta osoba dochodzi do jakiegoś miejsca, w którym wcześniej nie była, w metaforycznym sensie. I staje się jakaś, tak? I to jest dla niej ważne i ją to rozwija i cieszy się z tego. Więc no w ogóle jak sobie myślę o tej pracy przewodnickiej i pracy w szkole, to widzę dużo punktów zbieżnych. Jest to na przykład, myślę, jakaś taka chęć albo raczej poczucie, że jesteś właściwą osobą do tego, żeby kimś pokierować w jakiś sposób, tak? I okej, jednym kierujesz stronę tego, żeby się nauczyć dyskutować, a kogo inno kierujesz, żeby wszedł na nartach na Grzesia. Ale cały czas jesteś tym liderem, powiedzmy, tak? Więc wydaje mi się, że to ma jakieś punkty wspólne i to mnie też utwierdza w tym przekonaniu, że ta praca przewodnicka jest fajna po prostu dla mnie. A ja mam taką refleksję, jestem ciekawa, co o tym sądzisz, że tak jak to się mówi w Ewangelii, przewodnik zna swoje owce, prawda? Że jak ktoś się spina w górach, to ma często okazję na przyglądaniu się drobiazgom. Mm-hmm. Skałom, górom, przestrzeniom, drzewom, pogodzie. I ludzie, którzy zwykle lubią pracować z ludźmi, lubią się im przyglądać. Nie sobie, tylko im, bo wtedy jakby więcej o nich wiedzą, czują tą grupę, potrafią przewidzieć pewną trudność albo pomóc się zmóc z pewnymi rzeczami. Powiedz mi, czy to jest tak trochę, że twoje przyglądanie się górom czy naturze przekłada się trochę na przyglądanie się na przykład młodzieży, z którą pracujesz? Czy lubisz czasami przypatrywać mi się przy pracy i zastanawiać się, jacy są, czego potrzebują, co lubią? Albo słuchać ich w rozmowie, kiedy opowiadają o swoich historiach? Tak. Znaczy to jest to, o czym mówisz. To znaczy ta obserwacja tych młodych ludzi i słuchanie i zastanawianie się nad tym, no nie wiem, czym oni się zmagają, co u nich słychać, najogólniej mówiąc, to jest w ogóle super i to jest oczywiście duża część tego, co robię. Nie myślałem nigdy o tym, o czym ty powiedziałeś, że to jest jakoś tam podobne do tego przebywania w górach i tej wrażliwości takiej, powiedzmy, na przyrodę, ale jak o tym powiedziałem, to sobie pomyślałem, że rzeczywiście jedno i drugie wymaga jakiegoś takiego wyczulenia na to, co na zewnątrz, albo nawet jeżeli przebywanie w górach tego nawet jeżeli nie wymaga, to może jest tak, że osoby, które mają ten zmysł, tą wrażliwość, chętnie w tych górach przebywają, czy w górach, czy na morzu, czy nie wiem, czy w parku, czy w lesie być może, tak? W różnych fajnych miejscach, krótko mówiąc, w których można sobie spojrzeć na jakiś tam listek albo kamyk i tak trochę się nim zachwycić. Ale tak teraz rozmawiamy o tym w przewodnictwie wysokogórskim, to generalnie to chyba trochę jest tak, że z jednej strony jak gdzieś się idzie z przewodnikiem, wiesz, przewodnik w Tatrach, Czerwona Polar, blacha, to wiesz, to już jest,
To z jednej strony do jakiegoś momentu bardzo nas jakby cieszy i mam wrażenie, to co, słuchanie tego, co on mówi. Ten doświadczony gość opowiada, ale też jest taki etap, szczególnie pewnie jak się dłużej jest z kimś, ta wyprawa trwa dzień, dwa czy trzy, kiedy ten przewodnik zaczyna słuchać też tych ludzi, z którymi się idzie. A z drugiej strony też tak myślę, że z racji taka praca bycia przewodnikiem, wprowadzenia w góry, to jednocześnie też jest taka praca, w której ty zbierasz te doświadczenia ludzi, którzy idą w te góry i oni niosą ze sobą te korporacje, firmy informatyczne, klasy szkolne, które prowadzą, czy sprawy rodzinne. I to też jest tak, że jest taka trochę też wzajemna możliwość jakby ubogacenia siebie, jeżeli chodzi o wiedzę o świecie, bo ci ludzie z tymi światami w tych górach, w których jest czas na rozmowę, no nie idzie, ktoś nie idzie na tydzień na wyprawę, rzadko kiedy po to, żeby milczeć. Są przewodnicy, którzy idą w przodzie, sami piją kawę, herbatę, idą spać, wstają, liczą na to, żeby przynieść tego dystans. Ale ty byś się bardziej odnajdywał w tym samotnym wilku, czy w tym przewodniku, który nawiązuje kontakt i relacje z ludźmi, z którymi idzie? Nie, no, zdecydowanie w tym drugim. To znaczy, mi się wydaje, że oczywiście są, tak jak mówisz, różne sposoby pracy i różne oczekiwania tych osób, z którymi pracujesz, więc pewnie jako przewodnik też musisz się trochę do tego dopasować, ale no, zdecydowanie ja takie mam usposobienie, że wolałbym z tymi ludźmi, nie wiem, rozmawiać, znaczy, no, być z nimi. Myślę, że też, że no nie wiem, takie jest moje wyobrażenie, że już, jak już ktoś chciał mieć przewodnika i się z nim umawia, no to chyba nie po to, żeby nic nie mówić, chyba zazwyczaj tak jest, że to są osoby, no nie wiem, jakieś tak towarzyskie po prostu. No i też tego to już doświadczyłem nawet w pracy na ściance, że spotykasz się z osobami, z którymi pewnie nigdy byś się nie spotkał, gdyby nie ta praca, tak? To znaczy, ja poznałem, pracując na ściance, no nie wiem, i pracowników korporacji, i prawników, i kowala, i no, całe spektrum różnych zawodów, i studentów, i politechniki, i uczniów, i ich przedszkolaki wręcz, no zupełnie To jest spektrum. całe spektrum osób, które są zupełnie spoza mojego środowiska tak naprawdę, w Tak. większości, tak? Czyli to nie są, no, to są bardzo fajni ludzie, z którymi mam często kontakt, ale to nie jest tak, że to jest moja grupa towarzyska, osoby, z którymi, prawda, umawiam się w sobotę po Ale południu. jednocześnie są to kontakty, które cię otwierają na różne rzeczy, prawda? Tak, no każdy ma jakąś historię i jak, nawet na tej ściance, jak się z kimś widzisz kilka godzin w tygodniu, no to jest pełno osób dookoła, jest gwar i tak dalej, to nawet wtedy jest jakieś tam miejsce, żeby pogadać, tak? Przecież wiesz, czym się ci ludzie zajmują. Słuchaj, tak jeszcze trochę może tak już zbliżając się do końca, jakby tak krążymy dookoła tego kursu przewodników górskich, wysokogórskich. Powiedz mi, jeżeli już dostaniesz się na ten kurs, to czy wiesz na przykład, jaki rodzaj wiedzy będziesz musiał posiąść, żeby go skończyć, bo mówiliśmy dużo o takich technicznych rzeczach. Wspinaczka, narty, jazda w śniegu, w trudnych, ekstremalnych sytuacjach, spokój, ale samej stricte wiedzy, czego miałbyś się nauczyć, czy się orientujesz, czego? No słuchaj, z grubsza się oczywiście orientuję, znaczy, to jest cała masa różnych zagadnień, na przykład związanych z asekuracją, bo to jest coś, przewodnicy stosują wiele metod asekuracji, których nie stosuje się w sytuacji, kiedy się po prostu z kimś wspinasz, tak, prywatnie, bo to jest inna relacja, to znaczy ty jesteś przewodnikiem i prowadzisz osobę mniej doświadczoną, w związku z tym jej zapewniasz maksymalne bezpieczeństwo, ale często w terenie, w którym sam się czujesz bardzo pewnie, w związku z tym asekuracja bardziej służy do asekuracji tego drugiego niż do asekuracji przewodnika, tym bardziej dlatego, że no, czas też jest ważny, nie? I musisz się poruszać z takim podopiecznym po prostu sprawnie. W związku z tym uczysz się bardzo wielu zagadnień z tym związanych, z bardzo bezpiecznym poruszaniem się po lodowcu. No, trzeba cały czas pamiętać, że ty jesteś gościem, czy taki przewodnik jest gościem, który jest takim trochę ochroniarzem tego człowieka, z którym idzie. Ma mu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. I o ile idziesz sobie z kumplem w górę i wspinać się, to pewnie trochę tym ryzykiem zarządzasz, nie? Na zasadzie, no wiesz, no nie przeginasz, no ale idziesz trochę krótszą drogą, będzie szybciej. A z takim klientem wyobrażam sobie, że musisz. Pewnie jest też taki trochę element zarządzania, ale jednak granica jest zupełnie gdzie indziej położona. I myślę, że tego się bardzo dużo uczysz. W jaki sposób zapewnić maksymalne możliwe bezpieczeństwo przy jednoczesnym temu drugiemu, tak? Temu swojemu podopiecznemu, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego tempa na przykład.
wybranie optymalnej drogi podejścia. A często ludzie na przykład jak tam kończą tam przejście z KPB już na kursy, to mnóstwo czasu spędzają na nauczeniu się każdego szczytu, góry, jakichś rzeczy typowo topograficznych. Czy to też w kursach wysokogórskich istnieje, czy raczej już... Szczerze mówiąc, nie wiem na ile ktokolwiek jest z tego egzaminowany, czy zna jakiś dobry, konkretny rejon bardzo dobrze, czy nie. Nie wiem po prostu na ten temat nic. Natomiast na pewno jest tak, że jeżeli już wychodzisz na jakąś wycieczkę, czy wspinanie, czy cokolwiek, no to musisz bardzo dobrze znać topografię rejonu. Łącznie z tym, że musisz mieć na przykład azymuty zdjęte wcześniej, tak? To znaczy musisz wiedzieć, w jaki sposób sobie poradzić, jeżeli na przykład będzie mgła. Więc nie może być takiej sytuacji, że no, idziesz w góry i tak trochę wiesz, gdzie jesteś, a trochę co chwilę musisz się zatrzymać i pomyśleć, tylko musisz to mieć dobrze przemyślane, bo jak chcesz być profesjonalistą, no to nie może być takiej sytuacji, prawda, że improwizujesz, no tylko wszystko musisz mieć tak przemyślane, żeby tak. było jak najbezpieczniej, żeby szansa powodzenia była jak największa, też żeby twój podopieczny czuł się zaopiekowany, tak? Super, powiem ci, że Mateuszu, bardzo dużo takich ciekawych rzeczy jakby dowiedziałem się w tej rozmowie, mam nadzieję, że nasi słuchacze też na temat jakiejś spinaczki, kursu wysokogórskiego i twojego jakby podejścia do tego jakby tematu, a szczególnie to jest ciekawe, że w tym kontekście ta edukacja i zbieranie doświadczeń wygląda zupełnie inaczej niż ta klasyczna edukacja, prawda? Nie ma klasy, nie ma szkoły, nie ma 6 lekcji dziennie, żeby zostać przewodnikiem wysokogórskim, a jednocześnie są lata doświadczeń, umiejętności, spokoju. Jak ktoś takiego powiedział, na przykład kurs przewodnika wysokogórski, na przykład kurs na dobrego ojca. Tak. Albo na fajnego męża, to generalnie też, też odpowiedzialność, spokój, jak opowiadasz o asekuracji, o linach, o dbaniu o drugiego. Prawda, strasznie, prawda. A jednocześnie z różnych względów, ja akurat do tego nie przykłada tak dużej roli, tylko po prostu daje się, rzuca się na wodę i płyń, bracie, w różnych sytuacjach. Trochę tak, no ale niektórzy mówią o tym, że to są jakby, nie wiem, studia, tak, że no kończysz ten kurs, bo to... Tak. Tylko to jest oczywiście zabawne, no bo teraz idzie zima, no i no nie wiem, jedni kupują, prawda, piórnik do szkoły i tak dalej, a ja muszę kupić szerokie narty, no. No tak. To jest oczywiście całkiem przyjemne. Słuchaj, także mam nadzieję, że ta nasza rozmowa jakby pokazała, jak rozmaite ścieżki uczenia się, zbierania doświadczeń prowadzą do realizowania jakichś naszych pasji, a po prostu czasami do pracy, do zawodu. Bo tak jak ty mówisz, z bardzo różnych pobudek można chcieć prowadzić ten zawód. To jest także zawód dla samotnika, tak jak mówisz, jeżeli ktoś takim szarym wilkiem i doświadczonym, dbającym o bezpieczeństwo innych chciałby być. Taki buszujący w zbożu, ale wersja górska, prawda? Ale tak, a z drugiej strony, no to jest też sposób na to, żeby przez długie lata przebywać w towarzystwie no ludzi, którzy się wspinają, kumpli, ludzie, którzy oddychają w ładnym miejscu, zachowujesz długą sprawność, zdrowie i tak dalej, bo jesteś wychodzony. Więc to jest też taki fajny aspekt tego wszystkiego. Tak. Także mam nadzieję, że zachęciliśmy wiele osób do tego, żeby zaczęli myśleć trochę inaczej o swojej edukacji. Czy to w kontekście kursu na przewodnika wysokogórskiego, czy jakichkolwiek innych swoich pasji, które realizują, bo coraz więcej jest zawodów, pomysłów na życie, które nie mieszczą się w takie typowo akademickie ramy. Bardzo Ci, Mateuszu, dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Ci też bardzo mocno Małgosię, która swoim dziękuję. Towarzyszem różnych wypraw i przygód. Zapraszamy na portal Edukacja Można Inaczej. Zapraszamy także na rozmowę o Lemie, które także prowadzi Mateusz, które świadczą o jego bardzo szerokich zainteresowaniach. Dziękujemy Wam bardzo. Żegnam Was razem z Olą. Zapraszam jeszcze raz na portal Edukacja Można Inaczej. Do zobaczenia. Dzięki.